Cześć, witajcie. Dzisiaj odnośnie stojaka do cięcia drewna. To jest taki stojak koziołek. Zajmuje niewiele miejsca, bo zobaczcie. Składając go jest naprawdę bardzo wąski. Teraz słuchajcie, na moim kanale jest film, jak go zrobić. Może tutaj wam pokażę miniaturkę do tego filmu i kartę odsyłającą do tego filmu. Tam jest pokazane, jak po kolei to zrobić wszystko. Natomiast miałem dużo pytań odnośnie wymiarów, jakie tutaj użyłem. W tamtym filmie akurat nie jest za bardzo przedstawione to wszystko dokładnie, więc postanowiłem wam nagrać dzisiaj film właśnie odnośnie wszystkich wymiarów, jakie są użyte do zbudowania takiego koziołka, stojaka do cięcia drewna, którego ja mam u siebie właśnie zrobionego. Tutaj już, jak możecie zaobserwować, jest troszkę poniszczony. Od czego te nacięcia są, już wam pokażę. Jeśli mam, załóżmy, jakieś elementy do przecięcia i cnąc piłą, po prostu czasami zdarzy się, że piła gdzieś zjedzie na dół, no i trąci tutaj deszczówkę i nastąpi takie nacięcie. Natomiast to niczemu nie przeszkadza. A jeśli będzie już za bardzo zniszczona ta deska, no to po prostu odkręcę wkręty, wymienię element, który jest zniszczony, założę kolejną nową i będzie służyć kolejny czas. Natomiast tutaj to, co widzicie, jakieś nacięcia, no kwestia zwracania uwagi na to, żeby to nie zniszczyć. Natomiast ten stojak koziołek, no pociął już pewnie około 15 metrów sześciennych drewna, na którym układałem właśnie. Słuchajcie, no ja go mam zrobionego stricte pod siebie. Tutaj elementy możemy ułożyć różne. Ja z reguły mam około metr, 1,20 m elementy. Takie sobie przygotowuję w lesie i takie sobie po prostu tutaj już później koło domu tnę. Używam piły elektrycznej, ponieważ podpinam sobie prąd i mogę z tego skorzystać. Powiem wam, że piłę mam kupioną z jakieś 10 lat temu w Biedronce i służy mi do tej pory. Niewiele się z nią stało. Łańcuch, prowadnica jest jeszcze oryginalna. Tutaj element wymieniłem, ale to dzisiaj nie będę wam zawracał w tym filmie akurat głowy. Dobra, przechodzę do zwymiarowania wam tego stojaka. Słuchajcie, co ja tutaj mam wykorzystane, wy możecie użyć takich samych, ewentualnie jakichś podobnych rzeczy. Wymiary niekoniecznie musicie odzorowywać dokładnie do tego, co ja mam u siebie. Do tych pionowych poprzeczek użyłem takich kołeczków na 124 cm, plus minus to może być. To jest wymiar 6,5 cm na 4,5-5 cm. Tak jak mówię, to nie jest nic wiążącego. Możecie po prostu znaleźć sobie elementy, jakie akurat wam pasują. Słuchajcie, kolejna poprzeczka. Ja tutaj mam na 80 cm. 81 dokładnie. Tutaj mam tą poprzeczkę zamontowaną, bo dwa wkręty są wkręcone. To są wkręty, wiadomo, musimy wziąć tą odległość plus, żeby tam jeszcze było wkręcone. W moim przypadku to bodajże są 7-centymetrowe zwykłe czarne wkręty do drewna. Śruby, którymi jest skręcone, to są w moim przypadku Fi 12 mm, ale mogą być dziesiątki, mogą być ósemki. Wiadomo, do tego musimy użyć nakrętki, kupić sobie nakrętkę, podkładkę z jednej, z drugiej strony, czyli w moim przypadku tutaj jest razy 3, czyli 2, 4, 6, 6 podkładek, 6 nakrętek. Jeśli chodzi o tego gwintowanego pręta, ja go użyłem akurat z elementów, które miałem jako odpadki, natomiast możecie kupić sobie z metra. Są metrowe elementy takich gwintowanych prętów w sklepie żelaznym, budowlanym. Potniecie sobie szlifierką na odpowiednią odległość. Oczywiście musicie mieć na uwadze to, że zależy, jakie użyjecie tutaj te
kołeczki, tak żeby Wam po prostu zostawało po bokach jeszcze możliwość zamontowania nakrętek i podkładek. W moim przypadku ja użyłem tutaj akurat śrub długości jakieś plus minus 13 cm, ale mówię, musicie sobie zmierzyć, ile tutaj jest, plus nakrętka, żeby swobodnie tutaj jeszcze troszkę elementu zostało. I teraz tak, na jakiej wysokości są te śruby akurat przewiercone od dołu? 69 cm, 70, no to tutaj już możecie sobie jakoś, i wszystkie te, tą wysokość, te 69 cm musicie nawiercić, każdy ten kołeczek, włożyć śrubę, skręcić. I później ważna sprawa jeszcze, jak będziecie przykręcać tą poprzeczną deszczułkę, pamiętajcie, żeby wkrętami przykręcać do tych samych kołków, czyli to jest prawy, 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 i z drugiej strony jest na odwrót. Tutaj jest znowu też prawy, prawy i prawy. Natomiast to są elementy po ukosie. Dlaczego? Żeby można było to rozłożyć. Jeśli byście przykręcili z tej samej strony, no to nie rozłożycie tego. Co Wam jeszcze nie powiedziałem? Czyli tak, tu jest na wysokość taką. Tutaj Wam to wszystko poprzykręcałem. Tutaj popatrzcie, odległość tych wkrętów jest plus minus około 32 cm przy tej szerokości tych kołeczków. To daje właśnie tą odległość tutaj, gdzie będziemy cieli, żeby mniej więcej na środku to wychodziło około 20-25 cm. Wiadomo, kołki powystawiamy w jedną, w drugą stronę, czyli to będą odległości do cięcia około 25-30 cm. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, ja tutaj mam przygotowane swoje elementy około 100-120 cm. I tutaj robię sobie w ten sposób, że tutaj mam taki jeszcze taką miarkę zestawioną. Ustawiam sobie tutaj do równa kołki, wszystkie układam, załóżmy, w ten sposób. I wtedy tutaj wychodzi mi dokładna miara, jaką potrzebuję akurat do pieca. Aha, jeszcze Wam nie powiedziałem, jakie odległości tutaj są. Tutaj jest, popatrzcie, między, inaczej, może zrozumieć. Odległości, ja tutaj mam 20 cm, 21, plus minus coś takiego, to wystarcza, aby swobodnie, popatrzcie, piła z całym tym obudową, kabłąkiem zmieściła się. Możecie troszkę więcej zostawić, nie będzie to przeszkadzać. Popatrzcie, jeśli tnę w środku, mam tutaj pole manewru jeszcze jakieś, i wtedy automatycznie mogę sobie odległość. Natomiast żeby równe elementy wychodziły, no to najlepiej ten środek, żeby tutaj był. Do cięcia, czyli między jednym a drugim elementem przyłóżmy mniej więcej wychodzi około 30 cm. W moim przypadku. Tutaj też jeśli chodzi, no to jest 30 cm. Możecie sobie zmniejszyć lub zwiększyć tą odległość. Wiadomo, wtedy będziecie mieć dłuższe elementy, ewentualnie krótkie. Tylko pamiętajcie o tym, że jeśli tu będziecie mieli mniejszy rozstaw, może Wam być problem właśnie przy cięciu złożeniem, będziecie wtedy musieli z dalsza ciąć. Słuchajcie, w podsumowaniu, ten stojaczek już bodajże 2 lata mam. Jestem z niego bardzo zadowolony. Popatrzcie, w zasadzie nic z nim nie robiłem. Jakieś nacięcia są delikatne, ale to, tak jak mówiłem, nic nie przeszkadza. Jeśli ktoś ma potrzebę, jest na tyle sprawny, mały, wąski, że możemy go nawet do samochodu włożyć i przewieźć sobie na miejsce, gdzie mamy zamiar ewentualnie pociąć sobie jakieś tam już gotowe elementy, bo niekoniecznie każdy musi to robić koło domu. Ja akurat mam możliwość, tutaj mam nawet zadaszenie takie, możecie zobaczyć, o tutaj
Nawet jeśli deszcz pada czy coś, ja sobie tutaj przynoszę elementy, rozkładam tutaj folię, żeby troty nie nabrudziły mi tutaj elementy tych wszystkich rzeczy, ponieważ tutaj jest wiata na samochód. I tutaj sobie tnę to wszystko. Także stojak jest bardzo praktyczny, wygodny, mały, niedużo miejsca zajmuje, możemy go w każdej chwili gdzieś schować. Według mnie jest bardzo, bardzo rzeczą potrzebną przy cięciu drewna, jeśli ktoś ma właśnie piec na drewno, ewentualnie do kominka. Także jeśli dla kogoś to było pomocne, komuś przydała się ta informacja, możecie dać kciuka w górę, subskrybujcie kanał, czekajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się, na razie, cześć.